Ladies and gentlemen. Dobra, światełka zapalone, zgasły właśnie. No i wystartowali, wykluczenie z sesji, poważna kolizja z kierowcą Dominix. No cóż tu więcej mówić, panciachu, dyskwalifikacja, także już naprawdę na ostro, no ale reszta jedzie, reszta tutaj na razie bezproblemowo. Widzimy Mercedesa, który przeciska się tutaj mocno od samego początku, twarda opona w Mercedesie. No i ten Aston Martin, który jest w tym momencie, ależ tutaj ostro zamknięty bolid, no naprawdę dosyć ostro się to wszystko zakończyło. Zobaczmy, no niestety, ale uszkodzenia u Wojtka bardzo, bardzo potężne. Wirtualny w tej chwili safety car na torze. Mocne, mocne na pewno zamieszanie. No cóż, na razie, jeżeli chodzi o to, Astona Martina prowadzi ten wyścig. Drugi Tomasz Białkowski, czyli Mercedes. No i Smoku w hasie na pozycji trzeciej, czwarty górny. No i Dominix, jak widać, jakoś tutaj przedarł się przez te wszystkie kłopoty. Zobaczmy w ogóle, jak to tam z tyłu wygląda. No skrzypek, haubica bez telemetrii. Niestety, tak to wygląda w tym momencie. Natomiast chyba w dużo gorszej sytuacji Wojtek. W tym momencie zgasła żółta flaga, wracamy do ścigania. No i miejmy nadzieję, że Wojtek się nie podda. Tutaj naprawdę jeszcze może się sporo wydarzyć. Jedyny pechowiec jak na razie, no to Bruno, który niestety nie jedzie. Dobra, Wojtek zjechał, jak widać. No, Red Bull też gdzieś tam musiał dostać się w tym całym zamieszaniu. Widać, że na pewno dzisiaj spore problemy mają kierowcy z trakcją na tym torze. No, przed chwilą to powiedziałem i Wojtek mocno obrócił swój bolid. No, naprawdę ciężka dzisiaj powierzchnia dla kierowców, jak widać. No trzyma, trzyma ten dystans Białkowski. Zespinował się w tym momencie. No Głąbica niestety, błąd. I traci kolejne miejsce za kolejnym miejscem. Naprawdę mocno poleciał w dół w tym momencie. Co oczywiście cieszy Alfa Romeo. No i Pixel jest w tym momencie na piątej pozycji. A w międzyczasie oczywiście wykorzystał tą całą sytuację, to całe zamieszanie Tomek Białkowski, to on w tym momencie prowadzi. Szymcyr już bardzo blisko, nie no, jeszcze kawałeczek do Hasa, naciskany mocno przez Tykałowicza. Alfa Tauri tutaj, no widać, że on nie będzie długo czekał, szykuje się tutaj do wyprzedzania. No 12 zakręt to oczywiście nie jest najlepsze miejsce do tego, ale widzieliśmy wczoraj w splicie pierwszym naprawdę takie dosyć niemożliwe sceny, właśnie wyprzedzanie w takich miejscach, gdzie naprawdę jest ciężko. No ale to są oczywiście najszybsi, najlepsi z najlepszych i zobaczmy, Tykałowicz poradził sobie z Szymcyrem. No pytanie, czy będzie jakaś odpowiedź tutaj od Szymcyra. Widać, że się nie poddaje cały czas kierowca. Wymija tutaj między lusterkami Alpinka. No ale jednak, chyba zabraknie troszeczkę. No jednak ta przewaga opon, szczególnie teraz na początku, robi swoje. No i zobaczmy, Mercedes, który powoli, powoli odjeżdża. 0,7 traci Smoku do niego. No wiadomo, oczywiście 10, 11, 12 miejsce. Na pewno chcieliby panowie tutaj jakiś safety car, żeby ewentualnie można było wrócić do całości. Przełączając się tutaj na kierowcę Hasa, zobaczmy, 24, 21, także no zużycie jest delikatnie większe. No ale wiadomo, że
medy szybciej przestają działać, no ale przenosimy się bardziej w środek stawki. Aston Martin kontra Szymcer. No widać, że Głąbica próbuje się tutaj poskładać po tym błędzie zupełnie niepotrzebnym. Naprawdę świetny start, utrzymywał dosyć długo tą pierwszą pozycję, no ale wiadomo, coś tam nie zagrało. No zbliża się do tej Alpinki, ale jeszcze za mało. Widać, że tutaj bateria mocna u Szymcyra też wypalona już praktycznie do samego końca. I w tym momencie Aston Martin ma otwartą przestrzeń do tego, żeby oczywiście spróbować wyprzedzać tutaj. Z przodu już mamy naprawdę mocno 2 sekundy. I będziemy oczywiście obserwować Tykałowicza, który no też mocno wypalony, także widać, że na tym torze nie jest to, słuchajcie, nic trudnego wypalić wszystko. Sporo kierowców. Smoku, Szymcer, Tykałowicz, no haubicy nie widzimy, więc oczywiście potwierdzić tego nie możemy, jak ta sprawa wygląda. No a tymczasem Białkowski, no prawie 3 sekundy, także ewidentnie gdzieś te opony w kasie spadły. Głąbica w tym czasie walczy z Szymcyrem, no było już, chciałem pochwalić Astona, że udało mu się wyrwać to miejsce. No i teraz naprawdę aż zaproszony do tego wyprzedzania przez Alpinę, ale nie daje się, świetna walka kierowców, no widać, że jeszcze te opony mogą tutaj cokolwiek podziałać. I w tym momencie Głąbica, wow, kto tam stał na torze? Alfa Tauri, Tykałowicz, na to wygląda, także też jakiś błąd ze strony Tykałowicza, spadł na 6. pozycję, no bardzo niebezpieczne miejsce, no ale jednak kierowcy jakoś sobie z tym poradzili. I Szymcyr i Głąbica przeskoczyli o to jedno oczko. No i teraz wiadomo, Aston Martin skupiony na tym, żeby odjechać, a jak widać Alpina nie ma problemu z tym, żeby wyprzedzać tutaj. Świetnie, kolejny manewr ze strony tych kierowców, ależ tutaj mocno zarzuciło Astonem. Głąbica no świetnie to wyratował, ale naprawdę było bardzo blisko potężnego błędu, który mógł się skończyć tragicznie dla tego kierowcy. No i pytanie o oczywiście Tykałowicza, który po tej stracie no musi tutaj próbować jakoś spróbować przynajmniej dojechać do tych dwóch kierowców. Wiadomo, walka też pochłania cenne sekundy. Czy to będzie wystarczało dla Tykałowicza, żeby się zbliżać? No obserwujemy sytuację. Kolejny manewr w wykonaniu Głąbicy i to on w tym momencie na 4. pozycję wskakuje, ale widzimy, że nie odpuszcza. Szymcyr pięknie tutaj. No i kto wyjdzie lepiej z tych zakrętów? No już tam lekki, nie wiem czy to był kontakt, czy tak zarzuciło Alpina, ale wyglądało to przez moment dosyć niebezpiecznie. Na razie bez zmian. Głąbica i Szymcyr w konfiguracji 4 i 5. No i przenosimy się kawałeczek do tyłu. Tykałowicz zbliża się, bo to widać. W tym momencie 1,8 do Szymcyra, więc udało mu się odrobić 0,3 na tym okrążeniu. No ale też zbliża się do Tykałowicza Ferrari. Zaoszczędzony RS w porównaniu do Tykałowicza. No i haubica 2,2, więc też odrabia. Za chwilkę będzie tutaj włączał się do tej walki. No a oczywiście miejmy nadzieję, no niezapomniany, ale gdzieś tam rzadziej wspominany w tym momencie Tomasz Białkowski, którego przewaga na tym Smoku 8.4 wzrosła już w tym momencie
do prawie 5 sekund, więc spokojny wyścig się zapowiada dla Mercedesa. Zobaczmy, jak drugi kierowca, Dominik, ze stratą do haubicy 7 sekund, także jest tego sporo. No, Smoku cały czas jednak jest w stanie rejestrować te najszybsze okrążenia, ale tak jak powiedzieliśmy, no będzie zjazd, wiadomo, Tomasz Białkowski zmieni opony i to może oczywiście oznaczać tylko jedno, a tymczasem Tykałowicz w jakimś ekstremalnie szybkim tempie dogonił Alpinkę, która no straciła DRS oczywiście za Głąbicą, już strata dosyć spora, także trochę dziwna, aż spójrzmy, słuchajcie, czy nie ma jakichś uszkodzeń u Tykałowicza. Tutaj nie ma, jeżeli chodzi o Szymcyra, bo dosyć dziwne, ależ teraz tej walki haubica kontra Ferrari. No ustał to haubica, naprawdę tam było niebezpiecznie. I zobaczmy, Szymcyr, czy on ma jakieś uszkodzenia w aucie? No nie, według informacji, jakie posiadamy, wszystko powinno być w porządku. Także no, ciężko tłumaczyć. No i co ważne, naprawdę Tomek, nie wiem, czy on w ogóle nie używa Ersu, słuchajcie, w tym momencie, ale 80%, no szacun po prostu dla tego kierowcy za oszczędzanie, i jak widać, nie ma z tym żadnego problemu, żeby jeszcze bez problemu tutaj cały czas zdobywać kolejne metry. Przyglądamy się oczywiście haubica. No, jakoś tutaj w tej walce zamieszany oczywiście, ale poradził sobie z górnym. Haubica, Szymcyr gdzieś tutaj pofrunął, aż za nie mówiłem z wrażenia. No cóż, jakby jakieś kłopoty, ale wolał przepuścić haubicę. Tak to wyglądało, albo popełnił błąd. I haubica wskakuje w tym momencie na 6. pozycję. Będzie, wiadomo, agresywnie dążył do tego, żeby dogonić Tykałowicza, który no już do Głąbicy naprawdę sporo traci, więc rozjechana ta stawka mocno. Ferrari jeszcze będzie tutaj, jakaś walka się zapowiada ze strony właśnie górnego. No Szymcyr przecież poleciał nam chyba z 4. miejsca, jak dobrze pamiętam. Pytanie, kwestia opon, czy jakieś uszkodzenia w bolidzie? Ciężko stwierdzić, aż takich informacji na ten moment nie posiadam, żeby Państwu można było tutaj o tym cokolwiek opowiedzieć. 11. okrążenie mamy w tym momencie, cały czas Alfa Tauri prowadzona przez Tykałowicza. No tak obserwuje delikatnie, coś tam odrobi, za chwilę straci. No ale haubica już jest w tym momencie w jego DRS-ie, więc musi się Tykałowicz tutaj mocniej teraz oglądać za plecy, patrzeć w te lusterka. Ale ostro tutaj na tych hamulcach haubica, wyjście. No i będzie mógł teraz spokojnie korzystać z DRS-u przez cały czas. No i proszę Państwa, mamy pierwszego w pitstopach, jeżeli chodzi o tą zmianę opon. Głąbica, przygotowane hardy dla Astona Martina, szybki pitstop w jego wykonaniu i zobaczymy. No na pewno wróci na 9. pozycji i jak widać, pierwszy kierowca, który zdecydował się na zmianę tych opon, więc no może już po prostu nie wytrzymują za bardzo. No i przenosimy się, bo mamy walkę Ferrari, czyli górny kontra Szymcyr. Ta walka już trwa od jakiegoś czasu. Widać, że górny próbuje się tutaj zbliżać. To samo, za moment czeka oczywiście Tykałowicza i haubicę, który już naprawdę jest na pół sekundy. Już zaczyna widzieć, czuć tą skrzynię biegów i wydaje mi się, że to jest tylko kwestia chwili, kiedy zobaczymy wyprzedzającego haubicę. No, co będzie oznaczało oczywiście dla niego przesunięcie się na 4. pozycję. Troszkę stracił i w tym momencie mamy to. Widać spokojny manewr w wykonaniu kierowcy McLarena. To samo, już tam szybciutko jeszcze widziałem górny, tak samo. Ach, kontakt chyba z Szymcyrem. Szymcyr obrócony. No to oznacza oczywiście jakieś tam kłopoty.
musi się szybko wydostać. No i jak na razie siódma pozycja dla Alpinki. No ciekawy jestem, czy tam był jakiś kontakt. Tak mogło z drugiej strony wyglądać, ale widać, że naprawdę walczyli przez wiele okrążeń. No czasami niestety te race incydenty są po prostu nie do przeskoczenia. Muszą czasami po prostu wystąpić. No i cóż, haubica kontra Tykałowicz. Tykałowicz oczywiście w tym momencie gdzieś próbuje cały czas być w DRS-ie za haubicą. Czy to będzie wystarczające? No widać, tutaj mają delikatnie kłopoty kierowcy na tym wyjściu. Przy tej tarce delikatnie tam zachwiało tym McLarenem, ale to oczywiście nie oznacza, że nie poradzi sobie haubica bez problemu. No i będziemy patrzeć oczywiście. 8 i 7 to jest strata ewentualnie do pozycji numer 3 dla haubicy w tym wyścigu. Czy to jest do zrobienia? No uważam, że pewnie wielu by powiedziało, że może tak być. No i mamy zmianę z przodu. Zobaczmy. Nie, to po prostu zmieniła nam się kwestia fasty slapa, dlatego że Smoku zjeżdża. Jest to drugi kierowca, który będzie się decydował na zmianę opon. Medy na hardy w hasie, także bardzo no, podobna strategia, tylko oczywiście odwrócona niż w Mercedesie. Myślę, że tutaj Tomek nie będzie szalał, nie zaskoczy nas jakimś ruchem na softy, no ale słuchajcie, to jest jeden z najszybszych kierowców, jakich znamy, więc wszystko jest możliwe. Zdecydowanie spokojny wyścig na wyczucie, no cały czas ta bateria u niego naprawdę nie spada poniżej 75%, nawet przez większość okrążeń około 80%. Dobra, na chwilę nam się tutaj delta zbugowała gdzieś na haubicy i ferrarce, aż się przestraszyłem, że zczepili się gdzieś tam kierowcy, ale to tylko ewidentnie było na moment. Mieliśmy pit stopy, no i haubica i górny w tym momencie na hardach. No i pytanie, czy będą w stanie tutaj kierowcy na tyle się zbliżyć. Na razie Smoku zbliża się już do Szymcyra, który na pewno na tych oponach no jeździ po prostu jak po lodzie. Może być ciężko. Zakręt numer 16. No i zobaczmy. Jedzie dalej. No wydaje mi się, że to jest ten moment Smoku. No widać, że tutaj raczej wyczekuje tego momentu, żeby zaatakować Szymcyra. Dobrze sobie zdaję z tego sprawę, że Szymcyr będzie musiał zjechać. Co prawda teraz no manewr niczym haubica wielokrotnie, ale to mu dało oczywiście drugą pozycję. No i Smoku w tym momencie jest na drugiej pozycji. Zobaczmy, traci 11,6 do Białkowskiego. Także sporo, sporo tej straty. No i zaczyna nam się, słuchajcie, tutaj bez problemu McLaren pokazywać, jeżeli chodzi o tablicę najszybszych okrążeń. W tym momencie no przypisane do McLarena, ale oczywiście gdzieś tam czekamy na to, co zrobi Tomasz Białkowski, bo on się tu rozpędza. On teraz widać, że wykorzystuje po prostu tą baterię, którą oszczędzał przez dłuższy czas. No i pewnie gdzieś tam po części liczy na to, że to on za chwileczkę będzie tutaj miał przypisane najszybsze okrążenie, tym bardziej, że haubica zrobił ten czas na hardach. No, musiałoby być naprawdę, nie wiem, jakaś ciężka strategia. I tak też się dzieje. Tomasz Białkowski w tym momencie z najszybszym okrążeniem na torze. I zobaczmy. Szymcyr zdecydował się na zjazd. No, późno, 16 okrążenie. No i to, co w tym momencie robi Sydney Polak, no proszę Państwa, pół sekundy, także za chwileczkę będziemy mieli manewry. McLaren tak samo, już bardzo blisko haubica, praktycznie na zderzaku, wyprzedza manewr, no zepnął troszeczkę Tykałowicza, widać, że broniła się tutaj Alfa Tauri.
żeby nie doszło do ewentualnego kontaktu. Jeszcze walczą, ależ tutaj zamknięty blisko tej bandy, ale mimo wszystko na całe szczęście nic się takiego mocniejszego nie wydarzyło. No ale haubica w tym momencie piąta pozycja, a przez moment widzieliśmy walkę właśnie z przodu. W tym momencie Alfa Romeo przesuwa nam się na drugą pozycję. Smoku mocno traci, no powiem szczerze, ciężkie ma zadanie Haas w tym momencie, zanim Głąbica, Aston Martin, no i oczywiście rozpędzony również haubica. Tych dwóch kierowców na różnych oponach, czyli Głąbica na hardach, dobrze widzę, tak. No, ciekawa sytuacja jest u haubicy, bo niby tutaj mamy informację, że jedzie na hardach, widzimy wszyscy bardzo dobrze. Aż przecieram jeszcze raz, nie wiem, słuchajcie, no przed chwilą naprawdę chyba gdzieś tam słoneczko musiało padać, bo wydawało mi się, słuchajcie, że jedzie na medach, więc jest nieźle, o może przez to, tak jak widzieliśmy przez moment, mogło się tak wydawać. No ale dobra, w takim wypadku wszystko wróciło do normy, haubica jest na hardach, Głąbica jest na hardach, no i co najważniejsze, próbują się zbliżać. Oj, chyba nie do końca to wychodzi. Smoku tutaj strategicznie podszedł do sprawy. Trzyma się, próbuje się trzymać cały czas. No wypalona ta bateria do samych resztek, ale trzyma się mimo wszystko cały czas za Polakiem. 0,2, 0,3. No teraz to już wzrosło do 7, ale już tam widać, słuchajcie, niedaleko Astona Martina i haubice, który jedzie cały czas próbuje tą całą stratę, którą przy tym pierwszym zamieszaniu niestety zdobył. No i Tykałowicz, który de facto szybko stracił pozycję, ale w tym momencie trzyma się pięknie w DRS-ie za haubicą cały czas. No niestety, no nie powiem Państwu jak z baterią u haubicy, bo nie widać tego, a szkoda. Jednak słuchajcie, ta informacja przydaje się, jest ciekawa, jest przydatna i co więcej, z przypisanym najszybszym okrążeniem. No i zobaczmy, Głąbica kontra Smoku, Aston Martin kontra Haas. Zakręt 14, no i tutaj zaczyna się atak po wyjściu, no i bez problemu Aston Martin znajduje się w tym momencie na trzeciej pozycji, także mamy trzech kierowców, którzy w tym momencie walczą o tą trzecią pozycję. Jeszcze tam zamieszany w ogóle Sierszczuła w to wszystko. No i Tykałowicz, czy ma szansę? Zobaczmy, 5,8, no to jest jednak za dużo. No i haubica jakby gdzieś tam, nie wiem, stracił to tempo, nie wiem, czy tam jakiś błąd z jego strony. Widzimy teraz w zakręcie numer 1, 4 i 7 i gracz wampir wycofany. Zobaczmy, czy w ogóle będziemy w stanie coś tam zobaczyć z kokpitu Sierszczuły. Nie widać, co się stało z kierowcą, może jakieś problemy z sesją. Patrzę na czacik, ale wydaje się, że wszystko jest ok. No i patrzymy dalej, słuchajcie, no Polak, mimo tego, że cały czas luk widnieje nam tutaj na tych szybszych, najszybszych okrążeniach, no to mimo wszystko Polak jest w stanie delikatnie odrabiać do niego, a jednak umówmy się, że tam trial, no mówił nam jasno, że przewaga między kierowcą Mercedesa a kierowcą Alfa Romeo jest naprawdę Mercedes, dosyć czyli spora. Tomasz Białkowski wygrywa Grand Prix Wielkiej Brytanii, rundę pierwszą sezonu trzeciego, split drugi. Świetna jazda na drugiej pozycji, zbliżający się już do ukończenia tego wyścigu Alfa Romeo, czyli oczywiście Sydney Pollack, znany nam wszystkim bardziej jako Pixel. No i trzeci Aston Martin, Głąbica, czwarty na mecie haubica. Jednak zrobił to, słuchajcie, nawet nie wiem kiedy, chyba tam po prostu jakieś kary, to też mówię, tam dzisiaj nie wszystko udało się pokazać, naprawdę musiałbym mieć, słuchajcie, jeszcze ze dwie ręce, to by troszeczkę inaczej to wyglądało.
Tak czy inaczej, Smoku na piątej pozycji, szósty dojeżdża kierowca Alfa Tauri z przepięknym logiem Orlenu oczywiście, czyli Tykałowicz. Na siódmej pozycji jeszcze tutaj zmiany. Poczekajmy chwilę. Szymcyr, siódma pozycja Alpinki, ósmy górny z Ferrari. Da radę to przełączyć, czy nie da rady przełączyć? Halo, halo, studio. No, już chyba się mu nie da, ale jak widać, ósma pozycja właśnie dla przedstawionego przez moment kierowcy. No i zobaczmy, kierowcą dnia Damian Pixel Polak. Przepraszam cię Damian, że mówiłem synej Polak, ale jakoś tak przyzwyczaiłem się przez wiele czasu i kompletnie gdzieś mi wyleciało z głowy. No ale oczywiście duże gratulacje, pięknie Mercedes zwycięża. I jak mnie pamięć nie myli, to chyba też ten dodatkowy punkcik oczywiście leci do Mercedesa. No i poczekamy oczywiście na oficjalne wyniki. No i pytanie jest proste, czy ktoś się spodziewał takiego podium Mercedes, Alpina, Boże, przepraszam, Mercedes, Aston Martin i Alfa Romeo. Już z tych emocji, tak jest, Luke Trapp 1:27,6, czyli najszybsze okrążenie. No i zobaczmy, pierwszy Luke Trapp, drugi Damian Pixel Polak, trzeci Xaverek, czwarty Chałubica, piąty Smoku, szósty Slightly, siódmy Szymcyr, ósmy Clippers, dziewiąty Dominix, dziesiąty Vampir, jedenasty Kuba, dwunasty Fetel i trzynasty Panciachu z DNF-em od samego początku. Ja oczywiście zapraszam wszystkich na króciutką dosłownie przerwę. Ladies and gentlemen.